Mieszkańcy i władze Mikołowa po raz kolejny wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko planom kolei dużych prędkości, której tory mają przeciąć gminę. Jednak tym razem nie chodzi tylko o sam potencjalny przebieg torów. Zaniepokojenie w Mikołowie budzi coś jeszcze. Spółka CPK chce być współinwestorem w programie Kolei Plus, w ramach którego ma powstać drugi tor z Katowic przez Mikołów do Orzesza Jaśkowic. No i tu żeśmy, tak powiem, wystraszyli się, bo nagle do procedowanego pomysłu i projektu chce się ni stąd, ni zowąd dopisać CPK, o niczym nie informując, o niczym nie rozmawiając, więc niedawno w Mikołowie pięknie koleje wyremontowały wiadukt. Myśmy zrobili tu całe centrum przesiadkowe wokół. Na wiadukcie rzeczywiście jest jedna linia dodatkowa zapewniona, ale to są trzy linie kolejowe, a nie cztery, tak jak chce CPK. Przez Mikołów nie ma najmniejszej możliwości puścić czterech linii kolejowej. Bo skutkowałoby to wyburzeniem 8 bloków znajdujących się nieopodal linii i likwidacją całego terenu przemysłowego z halami produkcyjnymi. W konsekwencji wysiedlonych zostałoby 900 mieszkańców Mikołowa. Władze gminy stanowczo podkreślają, że na dołączenie CPK do projektu Kolej Plus nie ma zgody. To wiązałoby się z szeregiem reperkusji, na które ma wpływ przyjęta nie tak dawno specustawa o przyspieszeniu procesu inwestycyjnego CPK. I to mogłoby się również wiązać z tym, po pierwsze, że najprawdopodobniej CPK chciałoby procedować i realizować inwestycje kolei dużych prędkości przez Mikołów, tak zwaną linią granatową, a to oznacza, że ona szłaby przez środek miasta. Dlaczego spółka CPK chce zostać współinwestorem w projekcie Kolej Plus? Jak tłumaczy jej rzecznik, chodzi o to, że przebieg planowanych torów do CPK na odcinku Katowice-Ostrawa częściowo pokrywa się z już istniejącą infrastrukturą. Nasza propozycja jest taka, i ona jest oczywista i zdroworozsądkowa, żeby te dwie inwestycje na tym odcinku, gdzie mogą się pokrywać, po prostu uzgodnić ze sobą, nałożyć je na siebie, tak, żeby nie dublować infrastruktury. I to jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów, bo to jest zwiększenie efektywności, optymalizacja, jak też dla mieszkańców, bo wtedy dla przeprowadzenia linii kolejowej potrzebujemy mniejszy teren. Jak tłumaczy rzecznik, z czterech torów CPK dwa mogłyby być udostępnione na potrzeby Kolei Plus, co pozwoliłoby zaoszczędzić nie tylko teren, ale i pieniądze. Spółka CPK poinformowała również, że jest tuż przed wyborem wariantu inwestorskiego, a pod uwagę brane są obecnie cztery przebiegi linii. Każdy budzi sprzeciw mieszkańców. Ja osobiście słyszałem pana ministra Chorałę, który powiedział, że jeżeli ktoś ma dom z lat 60., to dostanie wypłacone jak za dom z lat 60. Przepraszam, czy to ja chcę sprzedać swój dom panu Chorale, czy on przychodzi po mój dom? I w tym momencie nie liczy się zupełnie z naszymi interesami. Tak nie może być, jeżeli pełnomocnik rządu mówi, że zaoszczędził 30 miliardów dla budżetu, to jak on zaoszczędził 30 miliardów dla budżetu, to te 30 miliardów wyjął z kieszeni ludzi, którzy będą wywłaszczani. We wtorkowy poranek mieszkańcy Mikołowa i okolicznych gmin protestowali już po raz 13 w tym roku. Zapowiadają, że będą protestować do skutku.